Wiesz, że się nagrywa? Czy się nagrywa? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem, co znaczy, jeszcze raz powiedziałem. Wydnę to. Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy w promenadzie. Takie miejsce typowo survivalowe. Recenzja nietypowa, miejsce nietypowe. Czyli Herman Dragonfly pod Herman Nights. No zapraszamy. W naturalnym środowisku. Tak, w naturalnym środowisku. Ale prawie jak w lesie, jest kawka. Kawa jest, tak, kawa jest. Kawa jest spoko, spoko. Słuchajcie, miejsce jest nieprzypadkowe, ale do miejsca sobie wrócimy jeszcze. Bo to, że jesteśmy w promenadzie, czy w ogóle... No nie, jest, że jesteśmy w promenadzie, bo jak gdyby centrum handlowe też zostało wybrane nie bez kozery. A dlaczego robimy tutaj reskę? Niestandardowo, kontrowersyjnie? To będzie kontrowersyjnie, bo niewiele mamy ciekawe, czy nie, niewiele mamy miłego do powiedzenia, no. No. Słuchajcie, nóż. Nóż znany, bo wykonany dookoła niego kupa marketingu, nie? No, to jest mokry sen wielu, wielu osób, które... No, wielu recowiczów. Wielu recowiczów. Herman Dragonfly, czyli 12,7 cm tytanu, 22 z groszami całości, głownia prawie dycha, 9,7 z M390, hartowane przez Jamala. Otwierany fliperem, grubość na 4,4 mm, cały nożyk bez klipsa ma 13 z groszami milimetra i 14, prawie 16 mm z klipsem. Na łożyskach. Na łożyskach, tak, na łożyskach ceramicznych. Detent ball też jest ceramiczny, z tego co wiem. Linersy w środku ukryte w okładzinach z tytanu. Też są odleżane, co widać. Postaramy się Wam to zaraz pokazać, żebyście mogli mu się przyjrzeć. Będzie? No będzie. Pokazujemy. Pokazujemy, słuchajcie. Okładziny z tytanu. W środku linersy. Nie wiem, czy będzie widać. Wiesz? To są wycięte, odleżane w środku. Bez sensu moim zdaniem, zupełnie. Oczywiście klips również z tytanu, głowny, Made by Herman, widać, to będzie widać. Flipper, który jednocześnie robi zajelec. Tobie te śrubki wystarczająco przeszkadzały, nie? No. Tutaj oczywiście backspacer. Też czytałem, że komuś ten backspacer wystający przeszkadzał. To, że faktycznie jest nierówny. No jest z jednej strony jest... Tak, jest bliżej, a z drugiej strony dalej. Dobra, koniec tego pokazywania. Dobra, wracamy. Zaczęliśmy nóż pokazywać i wszyscy dookoła uciekli. Nie rozumiem tego, to byśmy chcieli... Zaraz AT wpadnie, wiesz. Wyglądasz jak ten, wyglądasz pewnie, albo ja jako terrorysta z nożem. Dobra, wracamy do noża. Kapka. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać, że kupę roboty wykonał tu Knife Passion. Tak? No bo wykonał kupę roboty, bo to marketing chyba główny przez niego poszedł. Te zdjęcia wszystkie i ten, i recka, i jakieś takie filmiki promocyjne i tak dalej. Ten filmik, wiesz, z jego to normalnie na Pornhuba można by wrzucić nożowego. Nożowy Pornhub, ale musimy otworzyć taki ten. Nożowy Pornhub. Dobra, wracamy do recenzji.
nożowe płonka. Natomiast i jak gdyby strasznie się na niego nagrzałem. I pojawił się na knives.pl na giełdzie. Umówiłem się z właścicielem. Miał ten, wiesz co miał w ogóle w żerę miał w tym głowie się wołem. Umówiłem się z właścicielem na knivesach, że go obejrzę i że go od niego odkupię. Oczywiście cenę uzgodniliśmy, była ciutka, znaczy ja go tak trochę wypatrywałem, bo tak on był na giełdzie i tak trochę spadała, ta cena spadała, wiesz. No dobra, ale w końcu nie wytrzymałem. Ale w końcu nie wytrzymałem i go kupiłem. I jak go kupiłem, no to stwierdziłem, że go zrecenzuję. Już wtedy to już nagrywałem filmiki na YouTube, nie? Że recenzja pójdzie. Tylko że zacząłem się tym nożem bawić. No i szczerze mówiąc, trochę się przestraszyłem recenzować, bo wiesz, bo nie wiedziałem, czy to ja mam już taki odpał, czy po prostu takie odczucia od tego noża. I tak naprawdę dopiero stwierdziłem, że nagramy tą recenzję, jak Piotrek dołączył do kanału i mu dałem do wzmacniania. Tak. I jak gdyby, słuchajcie... Bo też ja na niego chorowałem. Ja chyba wrócę teraz, dlaczego nagrywamy w promenadzie. Bo wielu ludzi nie zna tego miejsca, tak? Jak gdyby oglądają nas ludzie nawet bardzo daleka, więc słuchajcie, promenada to jest takie miejsce, które było kreowane marketingowo na taką galerię dla bananów, nie? Dla takich, no, dla takich bogatych ludzi, no. Jak gdyby, że tutaj był to tylko on, a Pomfa i... Taki polski Harrods. Tak, Zara, Timberland, generalnie ten i Kunie Świata. Natomiast tak naprawdę, jak się przejdziecie po promenadzie, to jest kicz. To jest jeden kicz i... Centrum jak każde inne w sumie. Czy wiesz co, chyba wystylizowane lepiej. Chyba wolałbym znaleźć się w normalnym centrum handlowym niż tutaj, bo wchodzisz i nagle jesteś rozczarowany, nie? Bo to jest takie, wchodzisz do restauracji, rozumiesz, fonfa opiewane i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że dostaniesz żarcia tyle, nie? Ale to będzie wow, nie? Zerwie ci spodnie dupę, nie? I chyba tak naprawdę idziesz do restauracji, oczekujesz Bóg wie czego, rachunek dostajesz przed żarciem, który jest gigantyczny, a na obiad dostajesz zwykłego memlonego z baru mlecznego. Tak. I wychodzisz no. Niesmaczony. I wychodzisz niesmaczony, tak, bo jesteś zawiedziony, nie? Próbowałem to żonie mojej wyjaśnić, oczywiście. Pozdrawiamy cię, Beta. To jest tak, jakby kobieta kupiła torebkę, która jest przez wszystkich super opiewana, tylko... jak ją weźmiesz do ręki, to się boisz ją nosić, bo że ci coś się rozpadnie, odpadnie i tak dalej. I trochę tak jest z Hermanem, nie? Bierzesz do ręki i czar pryska. Tak, cały ten nim, otoczka. W ogóle koniec, nie? No. Pamiętasz, co powiedziałeś ten? Co powiedziałeś, jak go wziąć do ręki? Że jest... nie pamiętam, ale to było mniej więcej coś takiego, że jest przereklamowany. No zawód. No, i żebym go nie kupił w tym momencie. Tak, że jest zawód. I żebyście zrozumieli, my nie krytykujemy nożoroba. Znaczy, będziemy krytykowali nożoroba, ale zaraz. Nie krytykujemy nożoroba jako nożoroba. Tylko krytykujemy produkt, tak? Bo nóż, który u Hermana kosztuje 1800 zł, bierzecie do ręki i... O, nasze wspólne to było wrażenie. Jak gdyby, jak ktoś chce zmacać, zapraszam do mnie, ja z chęcią dam do zmacania, nie będę pożyczał. Tak, jak ktoś chce się wyleczyć, zapraszam. Nie, znaczy, to nie jest tak, że jak gdyby, bo to moje odczucie, dlatego ja zwlekałem z tą recenzją, bo to było moje odczucie. No, potrzebowałem kogoś jeszcze, kto to ten. Bierzecie do ręki i macie wrażenie, że to jest produkt na półkę, nie? No, tak jak jest takie wrażenie. I problem polega na tym, że produkt na półkę można by było równie dobrze wystrugać z mydła. No bo to mówić komuś, że to jest tak, produkt na półkę. Tak, że to jest, żeby zrobić chińską wazę z gipsu. No bo taka mniej więcej jest ten. Ja jak gdyby, my używamy tych noży. Oczywiście, że są na półkach, bo gdybym się obwiesił wszystkimi, to pewnie mnie od razu zamknęli. I to nie w pierwszym, tylko w psychiatryku. Ale... Handlarz bronią by było. Handlarz bronią.
Wiesz, wystarczy, że ci nóż wypadnie teraz z kieszeni w autobusie i pierdol od razu się czeka. Ale my tego używamy, nosimy tych noży. I teraz nagle bierzesz narzędzie. Miałem sobie w ręku. To też jest droga. Ale można ją kupić taniej niż Hermana. Okej. Okay. I do tego jest jakby, jak ją weźmiesz do ręki, ona chodzi, nie podoba mi się jak chodzi Sebenza, natomiast jak ją weźmiesz do ręki, to ona sprawia wrażenie solidności. To jest jak gdyby coś, o co mamy przytyk. Znaczy przytyk, jeżeli chodzi o zestawienie noża z ceną, bo to jest, słuchajcie, to jest dzieło sztuki. To prawda. Nie można tego odebrać Hermanowi, że jest artystą, bo jak weźmiecie ten nóż do ręki, sorry, zepsułem twoją piękną kompozycję, to te okładziny tutaj, to wszystko wyrzeźbia, zaraz do rzeźbienia wrócimy i do... Tu ktoś się przyklepywał do tego, że te śrubki, które tu są od Clipsa i od Backspacera, że one tu są, ale one są pięknie tu obrobione, to wszystko wygląda fantastycznie. Tu rzeczywiście coś tam jest nierówne, ale to wszystko jest dopracowane. Tu te szlify, będziecie widzieli na zdjęciach na końcu to, ten, te szlify, to wszystko jest dopracowane. Tutaj te, no coś, co prawdopodobnie miał udawać, zrobić za Jinping, nie? Ale to wszystko jest pięknie, doprawdy. On chodzi jak petarda po prostu. To jest nóż do zdjęć, a nie do roboty. Czy kurde, no wiesz, ja mam M390 od Jamala i robi robotę, tak? No tak, ale wiesz, ale tego bierzesz do ręki i kurczę, wiesz, że tak... Tak, to znaczy... Nie powalczysz. No tak, nie powalczysz. No to jest jak gdyby... Ale jest to dzieło sztuki. Nie można tego odebrać jak gdyby makerowi, że jest ten... Tobie się nie podobają tutaj śrubki od tego, wystają, nie? Okej, okay, no... Ale to tak szukałem czegoś. Wypierdalasz się, no. Mi się nie podoba Clips na przykład, ale to też, bo gadaliśmy, bo strasznie daleko, strasznie dużo wystaje, to jak gdyby masakra. Natomiast no, to jest kolejna rzecz, która ponieważ to nie jest narzędzie codziennego użytku, tak? I to mnie boli, bo kupujesz nóż za pieniądze, które... No podejrzewam, że jeszcze w Polsce się trafią ludzie, którzy miesięcznie mogą tyle pensji dostawać, nie? No albo, no, ale powiedzmy, że no to jest duża kasa, nie? Najniższa średnia krajowa ci na niego nie wystarczy. Tak. 2100 zł brutto. No, czyli ci nie wystarczy na ten nóż, najniższa średnia krajowa. Czy najniższa średnia? Najniższa krajowa. Znaczy najniższa, tak. No tak, najniższa. Natomiast ten, oczekiwałbyś, że... Jeżeli kupujesz handmade, dasz za to kupę pieniędzy, a to nie wiem, na przykład uciekając z domu chciałbym wziąć handmade'a i na nim polegać, a tu uciekając z domu biorę handmade'a i boję się, że nie da rady, tak? To jest jak gdyby jedna para kaloszy, tak? Chodzi to no, no nie, no, ale ten, ale no taka jest prawda, nie? Że wychodzicie, że no, to nie jest nóż, któremu ja bym zaufał na przykład. Tak, boję się, że znaczy nie wzbudza we mnie poczucia solidności. To samo jest z Piotrkiem. Piotrek mówi mi to samo, tak? Potwierdzam. I jak gdyby kwestia jest tego typu, nie wiem czego to jest wina. Czego to może być wina? Ja na początku twierdziłem z wagi. Nie, znaczy dla mnie to największy problem z tym nożem to jest chyba jednak jego cena. Bo powiem ci, kurczę, gdyby tak jak rozmawialiśmy, gdyby on kosztował 8 stówek, to uważam, że to by była za ten nóż uczciwa cena za customa fajnego, który właśnie, jest... Drugie pytanie. Czy to jest jeszcze custom? No, chyba jednak tak, no kurczę, bo nawet te drobne niedociągnięcia to mówią, że wiesz, że to jest jednak... Właśnie, w sensie, ja mam... Różnimy się. Żeby nie uzgadnialiśmy, różnijmy się, bo dla mnie głownia wycięta, pewnie, znaczy na pewno okładziny są wycięte na cence, tak? Dla mnie jak gdyby custom, tak? To jest nóż, który ma w sobie ordynarną niepowtarzalność, tak?
To znaczy, że jak go weźmiesz do ręki, nawet jeżeli maker zrobił dwa noże ten podobne, ten sam model, tak, to one są inne. Tak? A tutaj weźmiecie dwa noże, które mogą się różnić anodyzacją, nie? Bo one występują w różnej. Niebieskawej, szarawej, żółtawej, rdzawej, kolorowej, cudawianki, tak? Ale jak gdyby, ale jak je położycie koło siebie, to one będą identyczne. To już nie jest custom. Dla mnie to jest... Znaczy, proces wytwarzania jest maszynowy. Tak, proces wytwarzania jest maszynowy, tak? Prawdopodobnie głownia, czy była szlifowana, też była pewnie wycinana częściowo, wiesz, na tym, dopiero potem... Dopiero potem obrabiana, nie? Tak. Natomiast proces jest stricte maszynowy. My rozmawialiśmy, że my rozumiemy, dlaczego, znaczy, że ten nóż musi kosztować, bo te maszyny też kosztują, to nie jest za darmo, tak? Natomiast problem polega na tym, że dzięki maszynie możecie wyprodukować coś masowo, tak? Bo to, że ktoś to poskłada ręcznie, no nie czarujmy się, rozłożyć ten nóż to jest ile? 15 minut? No, ale musisz mieć specjalną kończówkę do tego. No dobra, no bo sprytnie będziesz, tak. Tak, tak. Wiesz, ale to nie jest lot w kosmos. No ale to nie tak, to nie jest jakaś abstrakcja zupełna. Rozkręcasz go i składasz w 10-15 minut. I to składanie ręczne to takie trochę nadwyraz moim zdaniem, tak? Bo składany ręcznie. To jest tak, jak się zastanawialiśmy, czy... budżetowa linia od Tlima to są nadal customy, czy tak, dokładnie to samo, nie? Koszyk chyba kurde, wiesz co, u Tlima one są bardziej customowe niż ten, też nie wiem, ciężko twierdzić. No to też mnie to boli, natomiast najbardziej boli mnie jak gdyby zawód, który... Kurczę, ale wiesz, gadaliśmy pytanie, czy wiesz, czy na przykład, to jest pytanie na przykład do Beaty, albo do innej kobiety, czy na przykład, czy torebka Chanel jest użyteczna? Bo to podejrzewam, że to jest coś, kurczę, podobny temat, no tak, z tym Hermanem. No tak, tylko kurde problem polega na tym, że jak kupujesz buty od szewca takiego, który to tam ręcznie robi dla ciebie, robi dla ciebie, to ty oczekujesz, że te buty ci wytrzymają lata, nie? I ty jak bierzesz ten but do ręki, to on ma sprawić poczucie solidności, tak? Że ty zapłaciłeś za solidność, tak? No jak kupujesz, kurde, nie wiem, samochód, który jest drogi i ten, no to też wymagasz, jak gdyby, żeby on ci sprawiał poczucie solidności, nie? No tak, wypłacasz na coś, co ma być lepsze w założeniu niż seria taka... No dokładnie, no przecież, no jak gdyby samochody tanie też bywają ładne, no bo bywają ładne, tak? Ale jak wsiadasz do nich, to wieją telefon, no jak gdyby... Z Hermanem przy herbacie, przy kawie. Jak zrobiłem mu zdjęcia, rozumiesz, byłem w knajpie na Żarty chyba, albo gdzieś tu, na targówku. Nie, nadal nie zrobisz ładniejszych zdjęć i ujeść niż najspaszym. No nie, no bo jak no to robię zawodowo, no a ja to robię lajtowo, nie? Tak, tak. Właśnie szukam jakiegoś, wiesz, miejsca dla niego. Nie dotykaj. Kurde, ludzie patrzą, jakbyśmy nagrywali tutaj, wiesz, taki filmik z dżihadu. Z nożem. Filmik z dżihadu z nożem. O, kawy zostało. Ten worek też jest chyba oryginalny. Bo to jest worek do wyciągania go z szuflady. Tak, to linki tak, że tam wiesz. No, znajomych. Nie chcę, znaczy nie chcę jeździć po Bartku, tak? Bo no nie zależy mi na tym, żeby pojeździć po nożorobie, bo to nie jest kwestia, nóż jest fantastycznie, znaczy moim zdaniem jest super wykonany, tak? Tylko że zastanowiłbym się, dlaczego sprawia wrażenie, nie, bo to źle by powiedział tandety. Bo delikatności, tak. Bo tu słuchajcie, jak gdyby kicz nie polega na tym, że ten nóż jest tandetny. On nie jest tandetny, tylko on nie budzi zaufania w ręku. To znaczy, boicie się go, znaczy ja się boję go wziąć, tak? I no, pęk. To będzie klapa. No nie pęk. Nie pęk? Nie pęk. O, super. Znaczy to jest, kurczę, to jest cacuszko, no. No jest cacy. Znaczy, naprawdę, kurde, jest cacy. Jak ktoś ma huk pieniędzy, tak, i chce sobie kupić nóż, który będzie... na pewno, znaczy, ale to też doceni tylko... cały czas macam, bo on jest piękny, tak. No, bo jest taki, to jest nóż do macania. No,
A wziąłem twoją zetkę, jak robiłeś recenzję 5, 6, 6, wziąłem do ręki, kurde, i musiałem ją mieć, bo stwierdziłem, że wiesz, to jest, o tym, kurde... tak, wiesz o tym, że jak potrzeba, to i oponę nie zdejmiesz, bo mam takie wrażenie sprawia. A ten... przebije się do pokoju obok przez tak, ścianę. Tak, że ten, a ten nie sprawia takiego to wrażenia, sprawia. Nie wiem dlaczego, może by się zastanowić, ale dlaczego. Ale to do dotykania, no dobra, no, ale to wiesz, nawet z kobietą jest tak, tak, że mówisz, co baba do dotykania, tak, to prędzej czy później się zrobi głodny. No tak. Wiesz co to jest jak ten, jak mężczyzna nie myśli o seksie? Trzeba mu zrobić kanapkę, bo mężczyzna myśli tylko o dwóch rzeczach, albo jest głodny, albo myśli o seksie, tak? No, tak. Więc jak gdyby trzeba mu zrobić kanapkę i cacy. To nie jest tandeta. Natomiast kicz rzeczywiście polega na tym, że ktoś zrobił dookoła, nie no, Knife Spasin zrobił dookoła tego noża mimp, taką otoczkę. Super, kurczę. Tak, to jak gdyby należy się uczyć jak gdyby sztuki marketingu, tak? Jak gdyby uważam, że to była najlepsza inwestycja, najlepsza inwestycja Hermana, to była inwestycja w Knife Spasina. Ale że teraz zyskamy w środowisku. Kurde, jeszcze twarzy, może jakiś ten pikselujemy się trochę. Pikselujemy się, co? Nie wiem, nie umiem tego zrobić. Ledwo ustawiam maila w ten. No później pójdziemy na zlot na przykład i nikt nam ręki nie poda. Albo nas oplują. Oplują nas. Albo wyciągną noże i nas potną. Tak, wielki Herman zobaczy nas ze stołu. Zdjęcie tych panów, które obsługuje. Takie dwa. Wiesz, tutaj noże, a tu wiesz jeden i drugi koło siebie, nie? Wyklęci. Znaczy ja powiem, kurde, za te pieniądze bym go nie kupił, ale na przykład teraz w sytuacji, kiedy omawiamy ten nóż, jest jeden egzemplarz na OLX-ie bodajże za 850 zł, tylko że smukły. No. I powiem szczerze, że gdyby on kosztował 7 stówek, to bym go poważnie rozważył. Jako coś takiego, taką wisienkę, no, truskawkę na torcie. Bo porównałbym dwie rzeczy, tak? Ile kosztuje sepka? $450? 447, 24 patrzyłem dzisiaj. A 21? 24 czy 25? No mam ustawę. Tam większa. No dobra, 450 dolarów. Dolar jest po 3,50, bo no. Sepkę patrzyliśmy, tak? 450 dolarów, tak? Razy 3,50, no to jest... Taniej, still cheaper than Herman. Tak, 1200 zł, tak? Na około, no 1500, tak? 1560. No ale słuchajcie, ale jak gdyby, no sepka ma... No klasyk, tak? Żeby otoczka dookoła Hermana była taka jak dookoła setki, to okej, okay, cenę bym nawet zrozumiał. Gdyby Sebenza jest robiona w Stanach, więc to jest kwestia jeszcze tego, że oni mają inne, to jest relatywistyka zarobków, no tak? Tak? No to tak, jest jak gdyby jeszcze troszeczkę inne przeliczenie, tak? Ale, ale no wiecie, no jak gdyby Sebenza dostają żołnierze służb specjalnych jak odchodzą, tak? W Stanach, jako taki nóż pożegnany. Legenda, tak? No, no, na świecie legenda. Jest legenda, a tutaj jest zrobiony marketing, tak, przez jedną, dwie czy pięć osób, mało istotne, i ten marketing, on się powinien przekładać na super jakość produktów. Abstrahujemy od tego, że rzeczywiście jak pogrzebiecie, poszukacie po internetach, to są pretensje do Bartka. Bo są, nie będziemy się czarować, bo jak gdyby, jeżeli walczymy o to, żeby był czysty rynek makerów, tak, i żeby gadamy na luźnych gadkach o tym, żeby nie było sytuacji takich kwasów, że w ogóle nie będziemy kupować od makerów, bo nie zawodzą i potem się nie mówi o kwasach, tak, no to będziemy mówili o kwasach, tak, i są pretensje do Bartka, bo są na rynku i znamy, i są, parę tak, osób, które ma, mają do niego pretensje i jak gdyby... Zrobiliśmy głęboki research. Tak, zrobiliśmy tak. Słowo klucz. Natomiast są pretensje do Bartka, natomiast jak gdyby... I są pretensje do Smukłego i do Dragonfly'a. Tak, jako do nowy. Z tym, że wiesz co, do Dragonfly'a, jak ja znalazłem pretensje, teraz takie przypierdolanie się jest, bo ja nie znalazłem pretensji, które my mamy do tego noża. Jak przeglądałem, tak, że on nie budzi, że on jest piękny. Czy on nie jest taki sam, bo każdy egzemplarz ma trochę inne wady, chodzi na to. Nie, no, ktoś tam mówił, no, że mu kurde ostrze wali obek spacer, coś tam, jakieś ryski. No są różne, no, są, no, ale to może nadaje trochę temu narzędziu trochę dłuższy takiej customowej. Więc. No i to jest jak gdyby, słuchajcie, to jest powód, dla którego po pierwsze nagrywamy w miejscu, które dla nas jest troszeczkę takie
Nienaturalny. Tak, nienaturalny. To znaczy jest to nienaturalny przerost formy nad treścią. Formy marketingu nad treścią, bo to jak gdyby jest ten. Został zrobiony supermarketing. Pyte pieniędzy kosztuje nóż, który jest piękny, tylko strach go używać. No. Znaczy strach, no jak gdyby podejrzewam, że on się nie rozleci. On takie wrażenie sprawia. Ale tak? Boisz się zrobić ale mu stres testa. Ale boję się mu zrobić stres testa, tak? Bo po pierwsze boję się mu zrobić stres testa, bo boję się, że się rozleci, a po drugie boję się mu zrobić stres testa, bo nawet gdybym go zniszczył i chciał go na własny koszt naprawić, to jest problem z komunikacją z Bartkiem, bo to wiemy jak gdyby, tak. Bo ktoś tam się do niego odzywał w kwestii wad w nożu i miał problem z komunikacją, tak? I jak gdyby mówimy o tym otwarcie, bo też chcemy, że jeżeli Bartek ma coś do powiedzenia, to niech się wypowie na ten temat. Niech się tak, dlaczego tak jest? Tak, dlaczego tak jest i dlaczego jest tak, że ludzie kupują od niego, to chodzi o smukłego, nie? Że ludzie kupują od niego nóż i potem jest jakiś problem z kontaktem, tak? To czyśmy tam. Koniec, gość jest niezadowolony, tak? A to chyba nie powinno tak być. No nie, za te pieniądze, nie? Chcesz kupić nóż krótszy i chcesz być z niego zadowolony, a nie się w ku... To co, podsumowując? Podsumowując? Chyba podsumowuj, no. Czy byśmy polecili Bartka? No kontrowersyjne pytanie, no. Kontrowersyjne, no bo to też nie jest tak, że to jest coś złego, tak? A to nie chodzi nawet o nie chodzi nawet o otarcie tego trochę z mitu, takiego nimbu, który krąży nad Hermanem, którego my też jesteśmy, ty jesteś ofiarą, tak. A ja jestem niedoszłą ofiarą. Mam 35 lat i jestem ofiarą marketingu. To jest taka prawda, tak. No to jest, wiesz, to jest taki, trzeba sobie to powiedzieć wprost, tak? To jest kwestia, znajdzie się zwolennik, który stwierdzi, że dla niego to jest nóż, który wiesz, który mu się podoba do takich działań typu, nie wiem, pokrojenie pizzy, która jest pokrojona sera, otwarcie paczki, to myślę, że to jest wystarczający nóż. Tylko kurczę, czy wydawać 2000 zł? No właśnie. Właśnie, no. Według mnie tak, nie za te pieniądze. Jeżeli jesteście miłośnikami dzieła sztuki, to okej. Okay. Znaczy wiesz, jak gdyby, żebyśmy nie łamali własnego podejścia, tak? To maker ustala cenę, tak? Jego robota, jego cena, tak? W naszej opinii, to jest tylko i wyłącznie nasza opinia, jest za drogi. I to nie jest zarzut? Nie, po prostu taki... ja uważamy, że jest za drogi. Tyle, tak? Czy każdy ma prawo ustalać cenę? Tak, czy go kupicie, czy nie, to jest wasza sprawa. To znaczy, jest to dzieło sztuki, na pewno warto mieć, tak? Natomiast cena z naszego punktu widzenia, drugi raz bym na niego to pieniędzy po prostu nie wydał, nie wyłożył. Ja połowę mniej bym za niego zapłacił. Jako za dzieło sztuki. No. Tak, jako za dzieło sztuki. Nie używałem go, powiem ci szczerze, zbyt dużo. Boję się, że go zepsuję. Może to też jest. Kurde, ja bym zrobił mu opisową reckę, tylko boję się go od ciebie pożyczyć. Może to pożyczyć. Ale szkodzę go i co? Ale zastanowię się, bo kurde, bo na co dzień może ja mam trochę bardziej cywilne takie warunki niebojowe. Cywilizowane warunki pracy. To może trochę go odczaruję. No. To nasze subiektywne odczucie, bo to jest to, że ja tego samego dnia wziąłem zetkę i następnego dnia poleciałem do militarni, ją kupiłem, kurde. No. Bo wziąłem ją do ręki i teraz jak trzymam ją w ręce, to wiem, że to jest, kurde, że to daje pewność, to, nie? Że to jest kawał, kurde, narzędzia, które jest naprawdę solidnej roboty, no. Tak? I produkcyjniak. I produkcyjniak. I jestem totalnie w niej zakochany, a tylko wziąłem do ręki i tak, więc tak wziąłem, tak pomyślałem, aha, więc to jest ten Herman. Wiesz, tak? No. W kategoriach piękna, wykończenia, tak. Znaczy, chcielibyśmy, jak gdyby, nie chcemy makerowi robić antyreklamy, bo nóż jest pięknie wykonany i to jest, mówię, ja będę to powtarzał, bo jak gdyby to jest kawał fajnej roboty, piękne dzieło sztuki, tak? Tylko został dookoła niego zbudowany mit, który bardzo wielu ludzi, może to też powoduje jakieś takie pretensje, bo oni biorą do ręki, też mają... Są zawiedzeni. Tak, jakiś taki ten, nie? I są jeszcze wewnętrznie wkurwieni, że wydali prawie dwójkę i nie są, tak, nie mają takiego tak. Odczucia, co nie, że to jest coś... Się biorą te pretensje też do Bartka, nie, bo mówię, ten nóż trzeba kupować z pełną świadomością, tego co kupujesz, tak? Tak. Nie, zrobienie jemu marketingu
Prawdopodobnie podejrzewam, że mogło spowodować dwie rzeczy. Pierwsze, napędziło trochę obrót, a z drugiej strony właśnie... Wygórowane wydało... też oczekiwania. Tak. No bo masz, te oczekiwania są wygórowane. Tak, napompowane takie, no. No. A tutaj wiesz, a tutaj nagle bierzesz to do łapy i... Czujesz, że to wiesz, to jest jakieś... Dzieło, coś... oceniasz to elegancko jako dzieło sztuki, ale roboty, no bułeczkę pokroisz, no, ale wiesz co, ale rzeczywiście, to jak gdyby podsumowując, to jest dzieło sztuki, nie edes w moim mniemaniu. No. Ale do robienia sobie fotek na Instagrama, super. Kurde, jest piękny. No, można mu robić zdjęcia. Jestem ciekaw, bo wiesz co, to chciałem tego Decepticona zmacać. Jestem ciekaw, jakie tam bym miał odczucia. Trzeba skołować. No mam go popatrzeć. Tam z kimś rozmawialiśmy nawet. Dobra, kończymy materiał. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy Was na naszą stronę, na grupę, na... Instagramy. Na Instagramy, tak. Wszędzie, gdzie tam nas znajdziecie. Pod filmem macie opisy, inne cudawianki. Więc Was zapraszamy serdecznie. Odpalić bloga do tego czasu? Odpalę. Dobra, to zapraszam Was też na bloga. A czy, bo jak pojawi się ten film, to już będzie blog. I coś na nim pewnie będzie. Bo to niedziela będzie, nie? No. Bo dzisiaj co mamy? Który mamy? Dzisiaj mamy czwartek, słuchajcie. 8 tłusty lutego. Czwartek. 8 lutego. Tłusty czwartek. Jestem tłusty codziennie. Mój tak żonie powiedział. Jestem tłusty codziennie. Znaczy, ale zapraszamy Was serdecznie. Wpadajcie. No, wpadajcie. To jest okej. Do zobaczenia. Na razie.